organizatorem imprezy jest grupa, stowarzyszenie Sarmackie Dziedzictwo z Bydgoszczy we współpracy z Miejskim Centrum Kultury Pałac Ostromecko w Bydgoszczy. Współorganizatorem jest również Trzecie Liceum Ogólnokształcące z Bydgoszczy. Honorowy patronat nad imprezą wzięły Konsulat Republiki Węgierskiej oraz Ambasador Republiki Czech w Polsce. Brawo! Masarnia Zawistowska, też miejscowa tutaj w okolicy masarnia, robią wspaniałe podroby, nawet bodajże co roku organizują święto kaszanki. Ja wiem, że jak to brzmi, ale ta kaszanka jest naprawdę najlepsza na świecie, także zwróćcie uwagę na tą markę, można to kupić w bydgoskich sklepach. Wodę dla nas dostarczyły wodociągi miejskie oraz woda mineralna Ostromecko. No nie może być inaczej, oni tutaj muszą być na ich terenie, przecież robimy imprezę. A Czeski on ma warkocze. Dla amatorów innych trunków był to obecny browar Krajan. To piwo, które jest do nabycia tutaj na terenie, to jest właśnie browar Krajan z Nakła, też nasz produkt regionalny. Też widziałem, że jest baner, jak wchodzę, sklep z bronią białą. Baner jest tam przy pałacu. Może w tym sklepie można to znaleźć. Co mi tak tu gryzie? Partnerami naszymi tutaj w imprezie jest też Akademia Kulinarna pana Sotkiewicza. Podobnie do pluski. Też znana instytucja w naszym mieście. Księgarnia Historyton, która zajmuje się właśnie dystrybucją książek o tematyce historycznej. A patronem medialnym jest Ekspres Bydgoski. Ojejku, jak ładnie, popatrz. W międzyczasie możecie właśnie podziwiać dresurę, to chyba się nazywa trening konia, tak? Nie chciałbym się tutaj źle wyrazić, bo to takie piękne zwierzę. To raczej jest pewna relacja między jeźdźcem a koniem, a jak widzicie, młoda, piękna osoba, nie znam tego fachowego języka. Aha, zaczyna się. To może już nie będę przeszkadzał po prostu. Dlaczego? A było palące. Nadciąga IK.
Widzę, że koń troszeczkę może jest speszony tutaj obecnością tylu osób, ale zobaczcie, jak wygląda piękny koń fryzyjski. Koń w ogóle przyjechał z mazowiecką chorągwią husarską imienia Karola Chodkiewicza. A dosiada go Inga, tak? Inga Augustyniak. Proszę. Może jeszcze się uda, Tymczasem wojsko szwedzkie.